Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj mi pić! Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłaś byś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię? I on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą jemu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu. A do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Szczęść Boże, witam wszystkich. Dzisiaj bardzo długa Ewangelia, więc musi być krótki komentarz. Wiecie, tak się zastanawiam nad tą Ewangelią i najbardziej porusza mnie to, że Jezus zatrzymuje się przy tej kobiecie, rozmawia z tą, z którą nikt by nie rozmawiał, z którą nikt nie chce mieć nic do czynienia. To jest piękne w Jezusie, że tak robi i tak się zastanawiam, czy dzisiaj są też tacy ludzie, z którymi nikt nie rozmawia. Czy są tacy ludzie, których inni omijają? Może w waszej klasie jest ktoś taki, którego nikt nie lubi? Może jest ktoś taki, którego wszyscy takim łukiem gdzieś tam omijają, żeby tylko się z nim
nie spotkać. Może czasem my się tak czujemy, tacy opuszczeni, tacy samotni, tacy do niczego. I Jezus dzisiaj chce powiedzieć, że nas zaprasza do tego, abyśmy zatrzymywali się przy tych właśnie, którzy są gdzieś tacy właśnie omijani przez innych. Żebyśmy podchodzili do tych, do których nikt nie podchodzi. Dlaczego? No bo Jezus to robił. Bo tam jest Jezus obecny przy tych ludziach, w tych trudnych sytuacjach. Spróbujcie porozmawiać z tymi koleżankami, kolegami, którzy gdzieś tam są na uboczu klasy. A do dorosłych mówię, spróbuj podejść do tego, do którego nikt nie podchodzi, kto trochę śmierdzi, kto potrzebuje twojego wsparcia. Tam jest Jezus. On dzisiaj tam czeka na ciebie, przy tej studni. Tam czeka na ciebie Pan Jezus. Amen. Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj Bogu.